Siemanko, siemanko, witam was w następnym odcinku Spidermana. Dobra, cyk. I cyk. Dobrze, na czym to się skończyło? Mam tutaj coś jeszcze do przejścia? Zrobić komuś krzywdę. Nie, ona tego potrzebuje. I ma gdzieś konsekwencje. No. Hammerhead przesadził troszkę. Do wszystkich jednostek. Trzeba przerwać planinę. Udać się do Morningside Heights. Chciałbym, żeby było jasne, że bez problemów mogę prowadzić tę audycję sam i wiem doskonale, jak się pracuje. Przydać się odpoczynek. I ciach, ciach. Wow. Jak on to robi? Szybko. Wyciągnijcie mnie! O. Zadarłeś niewłaściwą stroną. Jeszcze. Dobra. Wow, w pajęczynie ludzie Hammerheada i Magi wyglądają identycznie. Już momencik, momencik. Cyk, cyk. Cyk. I lecimy.
O, hejo, hejo. Hejo. Dobra. Tu ich muszę powstrzymać. Winiarze przewożą świadka w sprawie Hammerheada. Lepiej za nimi pójdę na wszelki wypadek. To, że mniej ludzi ma ogólnie na kanale obserwujących. O kurde. To... Au. Wpływanie na świadka jest sprzeczne z prawem. Chyba nie chcieliście popełnić przestępstwa, co? Sorki, myśleliście, że to konwent dla kiepsko ubranych panów starych filmów gangsterskich? Był tydzień temu. Muszę być blisko konwoju na wypadek kłopotów. Ej. Wybaczę, ale mam kilka uwag. Nie masz z nami szans, Knajku. Łapał mnie! Dobra. Nie wyszło tak po mojej myśli. Do wszystkich. Mamy pościg za autem. Możliwy udział magii. Serio? Okoliczni funkcjonariusze do mamy są hajs. O, dzieciaki znów się kłócą. Czech. Nie mogę pozwolić Margie uciec. Au. Ej, koledzy, zatrzymajcie się, jeszcze razem ponatykamy sobie na Hammerheada. To już jest tam. Nara. Ej. Nowojorskie koty mogą znów bezpiecznie wyglądać przez okna kawiarni. Dobra. Ta. Drodzy słuchacze, lekarz kazał mi obniżyć ciśnienie, jeśli zamierzam dożyć. To jakiś pogrom. Wow, co to się działo? Okej, wyprzedziłem policję. Sprawdźmy, co tu zaszło. Kto to zrobił? Yuri?
Yuri nigdy nie straciła nad sobą kontroli. Ej, a co to? Spiderbot! Wow! Nie wierzę, że to przetrwałeś, mały. To telefon? Tędy. Dzwoni Vinny. Halo? Gino, gdzie ty się podziewasz? Policjantka rozniosła nam magazyn na trzeciej. Policjantka? Łata nawet, czy jakoś tak. Wszystko rozwaliła. Zabieram rannych do Mercy General, a potem przygotowujemy się z ekipą na wieczór. Na wieczór? Przypomnij, co się dzisiaj dzieje? Oberwałeś w łeb, czy co? Wielki finał! Wszyscy mają się zjawić. Rusz tyłek. Widzimy się na miejscu. Wielki finał. Hammerhead zaplanował coś dla Donów. Muszę wiedzieć co. Powinienem znaleźć Winiego. Muszę dotrzeć do Mercy General na czas. Dobra, to lecimy. Opuszczają posterunek. Yuri mówiła, że pokaże, co to jest strach. Ale nie to mnie przeraża, tylko jej mina. Widziałem ją u wielu przestępców, ale nigdy u policjantów. Mercy General, okej. Sprawdzę, kto używał telefonu w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli Vinny wciąż tu jest, powinienem go namierzyć. Chyba. Mam jakieś sygnały, ale muszę się zbliżyć, żeby je dopasować. Teraz trzeba wyodrębnić sygnał. Nie, to nie Vinny. Dawaj, Vinny, no dawaj! A. To nie on. Szukamy dalej. Bądź Vinny. Nie ten numer. Niech to. No, może tu. Tym razem będzie bingo. Niedobrze. No dalej, dalej. Na pewno gdzieś tu jest. Wow. Czuję się jak śpiek. Okryty... Dawaj, dawaj. Jest! To on! Dziękuję ci, Vinny. Jest Vinny. Lepiej być blisko. Ale nie za blisko. Vinny mówił, że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu czy eksperymentalny performance uliczny. Performance. Dalej, Vinny, przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. Kiepski wybór, Vinny. Wiesz, ile to miejsce było warte? Odkąd Hammerhead porwał Donów, siedzi cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi i dorwać Hammerheada przed Yuri. Vinny, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Chociaż udawaj, że znasz przepisy. To. Tu pewnie Vinny spotyka się z resztą. Podsłucham ich. Może poznam szczegóły dzisiejszego wielkiego finału. Kiedy idziemy na budowę? Później. Ma być nastrojowo.
Szef to lubi robić show. Daj znać, jeśli zobaczysz Gina, dobra? Mieliśmy się tu spotkać. Cokolwiek planują, wszystko wydarzy się na budowie. Tylko której? Hammerhead ma ich kilka. Kto tu jest grany? Czekałem, aż będziemy tylko ty i ja. I sieć pójdzie w ruch. Zaraz. Idziemy gdzieś na wschód czy na zachód? Na zachód, głąbie! Zlituj się! Tak, tak, sorry. Mam problem z uchem wewnętrznym. Ciągle się gubię. Budowa na zachodzie. Cieplej, ale nie gorąco. Muszę słuchać dalej. Co to jest grane? Pora na drzemkę. Teraz ja tu trochę popilnuję, dziękuję. No. Gdzie jest Gino? Miał się zająć betonem. Zaczynamy o 21:00. Nie ma czasu na wpadki. Ogarnę betoniarki. Będą gotowe na 21:00. Słowo. Zacznie się o 21:00. Dobrze wiedzieć. Pytanie tylko gdzie? Człowieku, przy stacji linii A na 34. Gie nie jeździ nawet po Manhattanie, co z tobą? Odczep się, jestem z Jersey. A na 34. czaje. Jezu. Plac budowy przy 34. Hudson Yards. Dobra, Hammerhead szykuje coś na Donów dziś w Hudson Yards. Lepiej, żeby ci tutaj nie pojawili się tam jako posiłki. No. Jest tam kto? Spider-Man tu był. Dobra, to już wszyscy. Wielki finał ma się odbyć dzisiaj. Dlaczego mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy? Będzie pewnie rozwałka. Okej, czas na show. Chyba stosownie się ubrałem. Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopków i co jakiś czas kantować rząd. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Ach, może to przez tę płytkę w głowie.
Oby Yuri mnie nie wyprzedziła. Jeśli zmierzy się z Hammerheadem, zrobi coś, czego będzie żałować. Cześć, Miles. W porządku? Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. Jesteś w szpitalu? Jak to? Co się stało? Czy ktoś cię... Nie. Nic z tych rzeczy. Właściwie to tak jakby skoczyłem z mostu. Co takiego? Skoczyłem z mostu w Queens. Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec u nogi. Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, nie możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Mówię poważnie. Może i masz mocy, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufaj mi. Z twoimi mocami... Och, nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Tak je musisz traktować. Jasne, przepraszam. Będę się starał. Wiem, że będziesz. I widzimy się w weekend na kolejnej lekcji, okej? Okej, dzięki, Peter. Zdrówka, dzieciaku. Może tak odłożymy broń i pójdziemy do domu? Nie? Cóż, musiałem spróbować. Ech. Przynajmniej próbowaliśmy. To dzięki tobie poszedłem na policję. Dzięki, Spidey. Spokojnie, policja zaraz się tobą zajmie. Jeszcze mi się obrażenia zwiększyły, zadawane. Wszystkie jednostki, VIP Magi jest przy... ...pożony na posterunek, potrzebna eskorta. Udajcie się do Hell's Stacks. Winiarze przewożą świadka w sprawie Hammerheada. Lepiej za nimi pójdę na wszelki wypadek. Jak Hammerhead dowiedział się o kryjówce? Nawet nie chcę o tym myśleć. Skupmy się na utrzymaniu świadka przy życiu. Ta, jasne. Zajmiemy się tym. Masz adres nowej kryjówki? Okej, ruszajmy. Let you through. Over to the side. Come on. Set up two blocks. Cut through there. I'm not the guy in charge, okay? Trasa przejazdu czysta. Położenie kryjówki potwierdzone. W gotowości. Czołem. Powinienem pilnować świadka. No, cały czas pilnujemy. Pierwszy był załatwiony! To na nogach! Chronić świadka! Wiem, że chcieliście zabrać tego świadka do Hammerheada, ale jakby wam to powiedzieć, może jednak nie.
kolejna grupa zbiorów Hammerheada znika z uli. Gdzie mają nas? W naszym programie w zmianie warty. Co to jest? Pamiętacie, kiedy honor i lojalność coś znaczyły? Czy to chcemy? Kiedy magia budziła strach i szacunek? Dzisiaj stare, dobre czasy wracają. Pomocy! Pomocy! Chętnie bym dołączył do zabawy. Spokojnie. Zobaczymy się już niedługo. Muszę odciągnąć gościa sterującego betoniarką, zanim zaleje do... Zatrzymana! Wystarczy trzymać ich z daleka! Johnowi zginął, jeśli nie wyłączę betoniarki! Aby Yuri jeszcze nie dotarła. Donowie muszą jeszcze się zatrzymać. Aj. Od betoniarki. Ogarnijcie betoniarkę! Gdyby mogli się odciec. No nie, 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 nie. Nie mogę ich tu znowu dopuścić. Wiecie co? Byłoby łatwiej, gdybyście po prostu odłożyli te tarcze. Poziom cementu jest niski. Niech tak zostanie. Co to tam? Mogę na nie mówić, kopacze? To się chyba przyjdzie.
wszyscy jarają się tarcami, ale tak naprawdę... Kolejny kopacz! Ciekawe, czy mają tam uchwyty na napoje. Jak powiedziałeś? Kopacze? Nie wiem, stary, sam wymyśl lepszą nazwę. Moja stuba! Tak myślałem. No. Supermocna formuła. Trzymaj, trzymaj! Zrobione. Mogę dodać cemento odporna do listy cech mojej sieci. Ej, może ktoś by nam pomógł na dole! Zachowajcie spokój. Wyciągniemy was stamtąd. Policja zaopiekuje się donami. Teraz pan wysoki, mroczny i płaskogłowy. Świetnie, Robalu. Spaprałeś mój wielki dzień, ale przeżyjemy. Występy na żywo. Jak? Projekt Olympus w akcji. Skończyłem go, gdy zabawiałeś się z donami. Więc to w tym chodzi się w Paryżu w tym sezonie. Sorry, ale stalowo-szary to nie twój kolor. Staram się tchnąć nowe życie w mafie. To wymaga dalekowzroczności. Teraz będę tu dłużej. Twoje nowe części zostaną tu dłużej, a ty oszalałeś. Po prostu nauczyłem się tego i owego o pijarze. To miasto nie traktuje już Magi poważnie. Nie szanuje nas. Ale gdy zobaczy, jak cię przepołowiłem, wtedy wszystko się zmieni. Czas wrócić do dni świetności. Trochę niesprawiedliwe. Au. Aleś ty twardo głowy. Dla mnie nie skończy. Zupełnie jakbym walił w mózg zrobiony ze stali. Nie wiem, ta obsesja na punkcie szacunku
kompleksu? Zaraz kompleksowo! Nauczę cię tak dużo lepiej od siebie! Nie potrzebuję korepetycji! Teraz! Mogę uderzać, gdy tylko skończę atak! Jesteś wybrykiem natury! Powiedział facet w egzoszkielecie! Walnąłem nie jeden łeb, ale twój jest jak z kamienia! Nie żyjesz, dzieciogłowy! Lepszy dzieciogłowy niż cokolwiek ci się tam telepie! Więcej ataków jeszcze. Stój! Aresztuję cię! Może zrobić z siebie zbrodni przeciw naturze nie było najlepszym pomysłem, co? Stary, a co mówiłem o dalekowzroczności? Stara gwardia jest cierpliwa. Musi wyczekać na odpowiedni moment. Yuri? Co ty? Nie, Yuri, nie rób tego! Nie! Niedobrze. Ostatnim razem mówiłeś coś o strachu. Jak się teraz czujesz? Wspaniale. Ciąg dalszy nastąpi. Szkoda, pani kapitan, ale dobrze, że ten potwór nie żyje. Na pewno nie żyje? Szefie?
zbroja Orion Spidera. Tam... Wszystkie aktywowały się, przecież... Przecież ja to już nic nie mam. Naprawdę to nic nie mam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.